No i cześć. No to to niestety jest Leon. Leon jest facetem. Na Claire jeszcze przyjdzie czas. I teraz tak, słuchajcie, no to wiadomo, gra z perspektywy trzeciej osoby, pyk, wchodzę tap, mam wyposażenie moje zajebiste, ciągle brakuje miejsca, są jakieś elementy lecznicze, jest kluczyk, który udało mi się znaleźć i teraz z tym kluczykiem będę musiał pójść... do sali obserwacji, raz, i dwa, do archiwum. To jest cała lokacja. Mamy mapę, bo to jest właśnie ciekawe, że cała gra dzieje się w obrębie tego komisariatu i każdy pewnie sobie pomyśli teraz, że no to jak, przecież to nudne jest, ale nie, to jest emocjonujące cały czas. Bo jest to też dosyć trudna gra. I ciągle brakuje ammo. Aktualnie do shotguna mam 4 pociski, do pistoletu mam pocisków 6. Czyli nie mogę sobie tak po prostu chodzić i zabijać zombie. Gra została zapisana. Przede wszystkim wizualnie prezentuje się znakomicie. Podobno też się świetnie sprzedaje i ma bardzo wysokie opinie na Steamie. Mi się osobiście też bardzo podoba. Zresztą ja lubię japońskie. A tam takie światło z tyłu. Ono nic nie daje. No i okej. Słuchajcie, po lokacji grasuje ten właśnie taki pan w kaftanie. Trzeba się go wystrzegać. Nawet takie detale jak otrzepywanie się albo wycieranie. No jest po prostu gra pełna detali. Dzięki Watro, only super chat. Po raz kolejny, Watro strikes again. Jak ja będę tak gadał, to się boję, że w pewnym momencie po prostu nie usłyszę, że łazi tu ten gościu. W tej grze są bardzo często takie momenty, że nie słychać absolutnie nic. Nie dzieje się nic i nagle jeb, zombiaki albo... Co my tu mamy? Aha, to jest poczekalnia. To my z tej pozycji byśmy mogli przejść do... My jesteśmy na piętrze 2F. Tu nie. Myśmy musieli zejść na pierwsze piętro, dostać się do sali obserwacji. Czyli przejdziemy sobie przez poczekalnię. Właśnie tego typka trzeba się wystrzegać. Okej? Nie idziemy w tamtą stronę. Dzięki. To się może z waszej perspektywy wydawać takie, takie tam niestraszne, ale kuźwa stresujące w cholerę. Cześć. Dobrze. Tutaj sobie zabarykadowałem deskami okno, więc zombiaki nie wejdą. Nie wiem, co mnie tu spotka w tych drzwiach, ale trzeba się przekonać na własnej skórze. Na przykład ten zombiak. Co masz, ziomek? Prostrzelniczy. Na razie wezmę. Póki mam miejsce w ekwipunku, to biorę. Okej. Pudełko, powiadacie. I tu jest jeszcze taki bajer, że my te przedmioty możemy oglądać. I tak się składa, że już wiem, co trzeba zrobić. Należy połączyć to z pudełkiem.
Pudełko mamy otwarte. Odznaka Stars. Złącze USB w kształcie odznaki. To jest to, że właśnie ja nie pokazuję wam tej gry od początku. Mniej więcej wiem, co trzeba zrobić, ale w tej grze nie tylko się strzelasz, bijesz i boisz, ale też jest mnóstwo takich zagadeczek, przy których trzeba pomyśleć. I miejsc do eksploracji. A eksploracja nagradzana jest albo tym, że cię coś wystraszy, albo większą liczbą amunicji lub leczniczych dupereli. Tu mogę sobie przeskoczyć i zabrać ammo do pistoletu, zajebiście. 19 pocisków, to już nawet nie wygląda tak źle. Ale tędy nie wyjdę, bo nie mam klucza. No jako, że poczyniliśmy postęp, wypadałoby zapisać. Muszę wrócić do głównego holu. Jak tu jest ten typek. Ja pierdolę! Dzień doberek! Kurwa mać, a mnie wystraszyłeś, śmieciu jebany. O, ja pierdolę. O kurwa, przepraszam. Dobra, szybko trzeba zapisać grę. Za cicho było zdecydowanie, musiało się coś w końcu wydarzyć. Szybko. O Jezus Maria. Co, podleczył mi się czymś. I bym... O Boże. Dobra. I bym musiał zostawić tu jakieś niepotrzebne mi aktualnie rzeczy. Jest flashbreak. Właśnie mogę flashbreaka użyć. Czy to ja potrzebuję tych desek aktualnie? A mnie... Nie mogę z tego. Ja wiem, że go nie zabiję, ale jak się do niego strzela, to on na moment zamroczony jest taki. Dobra, więc tak. To wypieprzam, bo tego nie potrzebuję aktualnie. Chyba nie potrzebuję tych desek. To muszę zostawić. Elementy lecznicze, proch strzelniczy. Pomoże dwie sztuki, aby otworzyć amunicję do pistoletu. Dobra, na razie... Na razie mam 19 pocisków, więc nie jest najgorzej. Dobra, shotguna se przeładuj. Cześć. Czy on potrafi sobie taką zeskakiwać? Na szczęście nie. Dobra, stop, bo my musimy... Tak, dobrze idę. Musimy iść do archiwum. Oh fuck. Dobra, możemy przypadkiem dziabnąć, ale trudno. Tu się lepiej pospieszyć, bo na pewno duży w kapeluszu, znaczy już bez kapelusza, słyszał, że strzelam i zaraz to przylezie.
Zresztą już chyba idzie. Dobrze, ten klucz jest niepotrzebny. Jeżeli pojawia się taki zafajkowany, taka ikonka, to znaczy, że mogę bez przeszkód się pozbyć i zrobić sobie miejsce w ekwipunku. Bo już wykorzystałem ten przedmiot. Wiedziałem, idzie frajer. Wiem, do czego chyba służy to narzędzie. A ja tędy nie wyjdę. Chyba przypał mamy lekki. Dzień dobry. Uciekamy! Ja pierdolę. O fuck. Szybki zapis. Jeszcze przy okazji weźmiemy sobie... czekajcie, ten proch strzelniczy. Bo mam dwa. Może dwie sztuki, aby utworzyć amunicję do pistoletu. Tak działa crafting w tej grze. Łączysz dwa przedmioty? Nie wiem, zobaczymy jak długo będę streamować, Mateusz. Ale chyba nie. Nie wiem. Teraz tak. Co chciałem mówić? Aha, łączysz dwa przedmioty, różne, ze sobą i powstaje takie coś. Dobra, jeszcze zapiszę. Ja mam tą manię zapisywania co 5 sekund. Okej. Jeszcze jedną rzecz bym musiał zrobić, zanim użyję tej wajchy, bo wajchy muszę użyć... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, do czego mi jest potrzebne to koło zębate, ale je wziąłem. Ale gra jest japońska, więc powinna być po japońsku. Dobrze, musimy iść, już wam mówię gdzie. Do biura Stars, czyli po schodach na górę i w lewo. Szkoda tylko, że tu słyszę dużego. Okej, granat odłamkowy w razie czego jest wyposażony. Czy on tu naprawdę jest, gdzieś w tej bibliotece? Prosto. No chyba tu nie przyjdzie. Dobrze, chyba się minęliśmy. Nie wiem, czy dobrze robię, bo na pewno...
ale jestem debil. Wiedziałem, że tu będzie hałas, że jak otworzą się drzwi, to na pewno będzie jakiś brzęczek czy... Dobra, poczytam sobie tylko szybko. Chris Redfield. Lightning Hawk. Zmieszczę go? Zmieszczę. Pistolet Magnum. To jest nic innego jak Desert Eagle. Lightning Hawk, Desert Eagle, no tak. Przypisane pod jedynkę. Trzy pociski. Ja stąd chyba zawijam, wiecie? Tylko muszę obmyśleć plan działania dalej. Ja muszę wrócić do biblioteki i użyć tej wajchy. Dzięki czemu będę mógł przejść chyba dalej. No kurwa, no ewidentnie tu jest teraz ten gościu. Jebło decybelem. Dobra, gość jest w bibliotece. Za ścianą jest biblioteka. Ja tu muszę niestety iść. Ale nie wiem, czy nie zrobić takiego myku. Wiecie, tu trzeba ręcznie zapisywać grę. Jak on by mnie gdzieś tu teraz dojechał, to bym się wściekł. Bo trzeba będzie powtarzać. Z powrotem będę musiał iść tędy, znowu przypinać to USB. Ojojoj. Kurde, gdzie on jest? Proszę mi pomóc go zlokalizować. Kurde, no nie przejdę tędy teraz, bo... O-o. Chyba wszedł do tamtego holu. Dobra. To biblioteka może za chwilę. Co jest? Dobra, zapisujemy. Jest git. Albo nie. Nie mogę zgasić światła, bo wtedy moja kamerka to już w ogóle nie będzie, to będzie tak klatkować. Ja tu się nie próbuję usprawiedliwiać. Niedobrze.
On chyba jest na tym samym piętrze co ja, on zszedł razem ze mną, prawda? Teraz mogę sobie na spokojnie przejść tą samą drogą do biblioteki. Mam nadzieję. No dobrze, uspokoiła się trochę ta rozgrywka, nie? Ale z grubej rury zaczęliśmy, naprawdę. Tak mnie... gość wystraszył, no. Powiem tylko tyle, że w Residenta, jak już chcecie grać, to naprawdę na słuchawkach. Zdecydowanie. Zresztą, wydaje mi się, że i tak już większość ludzi gra na słuchawkach. Okej, okay. Jestem w 100% pewien, że to też narobi niestety hałasu. Także trzeba się przygotować w razie czego do perfidnej ewakuacji z tego pomieszczenia. Teraz muszę przesunąć chyba na sam środek. Dzięki czemu będę mógł przeskoczyć po regale. Czy nie? Bo nie ma tu przycisku skoku, to jest zbyt zaawansowana technologia. Co ja to robiłem, skoro tędy można przejść? No, nie skomentuję tego. Czyli muszę to przesunąć, no bo jak inaczej? Nie, ja jestem głupi po prostu. Sorry. Tu, pach. Nie, źle, bo to też będzie za mało. Muszę trzy regały przestawić. Szybko! Drabina! Nie do góry idź! A! Co teraz, gnoju? Kurwa mać! Idź tędy! I znowu tu jestem, cholera jasna. Dobra, przeczekamy to. Schowamy się w zbrojowni. Co tam? Bawicie się dobrze?
Dobrze. Wystrychnęliśmy go na Dudka, Dariusza. Tylko teraz ja muszę ogarnąć kwestię tych regałów. Bo muszę przesunąć je... No, muszę trzy regały przesunąć. Ale chyba już wiem, w jaki sposób to trzeba zrobić. Więc tak. Ciebie przesuwam raz. Ciebie w tą. I jeszcze tylko tego trzeba przesunąć. Dobra. Stworzyłem sobie pomost. Co ty tam piszesz, Biały, że ci dygną? A, że ja dygnąłem. Aha, jestem w głównym holu, tylko że wyżej. A ten typo gdzieś tam łazi. I ja z tego miejsca... To są zamknięte drzwi, więc nie przejdę. Do wieży zegarowej, może tu będzie potrzebna ta zębatka. Kurczę, pieczone. Tu jest zombiak. Jezus, już myślałem, że to jest ten duży, a to zwykły zombiak. Jezus Maria, ta gra jest popierdolona. No, tu będzie potrzebne to koło. Plan naprawy. Wieża zegarowa. Zmocowania. Aha. Się w sumie nic nie dowiedziałem. Jestem generalnie głupi i ja się tu jeszcze rozejrzę. Zaraz. Tam jakoś niepokojąco wygląda. Tak jakby mi się wydawało, że jak tu podejdę, to wyleci mi ten duży, znowu robiąc całkowity rozpiździel, więc nie podchodzę. Nie, próbowałem już taktyki ze strzelaniem w głowę, ale oni wytrzymują czasami 8-10 strzałów w głowę, więc wolę jednak je po prostu unieszkodliwiać w taki sposób, że nie stanowią dla mnie zagrożenia już. Wiecie, bo bez nogi to jak bez ręki, o ile to ma sens. Okej, tu coś włączę. Muszę wpierw to koło chyba zamontować. Cholera jasna. Czy on jest zaraz obok? Gdzie te schody się opuściły? Bo stąd trzeba w podskokach. To jest jakieś pudełko. Czy co to jest? Karton. Tylko, że na dole jeszcze szło coś przełączyć.
mały tryb. A to ja go mogę włożyć z powrotem? No dobra, na razie go sobie zostawię w ekwipunku. Zobaczymy, do czego on mi się przyda. To całe szczęście białe. Dobra, czyli mogę sobie tu na luzaku bang, bang, bang i robić hałas, okej. A co jak włożę tutaj mały trybik? Jeszcze robię coś nie tak, chyba. Czy mi czegoś tu nie będzie brakować, jakiegoś elementu, jakiejś części? Czemu to się nie kręci? No. Przecież to koło zębate idealnie tu pasowało, nie? Czemu nie mogę włożyć tego z powrotem? I tego też. Okej, działa. A, nie musiałem patrzeć. Nie, nie, nie. To moja zasługa, nie twoja, Wojtek. Spokojnie, nie będziesz musiał nic, kurde, pisać, Leon. Kogo teraz jakieś raporty obchodzą? Chyba był autosave czy coś w tym stylu? Uzyskaj kartę magnetyczną do garażu. Uzyskano część elektroniczna i część elektroniczna. Czyli teraz chyba już muszę zejść do garażu, no bo co innego mam tu zrobić? Mogę cię otworzyć? Mogę. Patrzcie, jak nawet... Nie. A tak. Słuchaj, jak lata w środku jakaś część. Właśnie takie detale, takie smaczki to jest to, co lubię najbardziej. Co tygryski lubią najbardziej. No to co, majstry? Podchodzimy sobie tu do końca. Jestem prawie pewien. Że duży przyjdzie i mnie wciśnie do ziemi. To tak przynajmniej wygląda, nie? Jakby to się wszystko zaraz miało rozpaść. I tak patrzę, czy w ogóle jest sens po coś iść. Chyba coś leży. Co to jest? Proch strzelniczy. Albo po prostu powolutku popadam w paranoję. Może też być taka opcja. Tu by się przydało takie zapisanko stanu gry. Patrzcie, jak się fajnie zombiaczek czołga.
Serio, oni czasami tyle strzałów w łeb wytrzymują, że aż mi szkoda marnować pociski. Zobaczmy, czy tędy gdzieś dotrę. Drzwi odblokowałem jakieś. Dobra, stop. Co mam zrobić? Uzyskaj kartę magnetyczną do garażu. Absolutnie nie wiem, gdzie ta karta magnetyczna do garażu jest. Ale mam dwie części elektroniczne, tylko że jedna jest w skrzyni. Bo to... O, czy się ma? Nie tu. Dobra, czy tu jest w ogóle coś wartego zachodu? Czy tu gdzieś mogę zapisać stan gry? Raczej nie tu. Tu się badało, w tych drzwiach. Nie, nie w tych drzwiach. No to stop. Gdzieś na pewno się tutaj dało zapisywać stan gry. Na samym dole? Elo. O fuck. To jest zły sygnał. Cześć, zombiaczku. Tędy też dotrę. Gdzie jest ta druga część? Tu. Wyjmij. No zajebiście. Zioło też. Potrzebuję zioło. Na razie... A dobra, zmieszam. Chociaż to nie, bo to wyjdzie na jakoś... Jak zmieszam czerwone z niebieskim, to wychodzi przedmiot toksyny chroni przed trucizną przez krótki czas. No to właśnie. To ja chyba poczekam, aż zbiorę jeszcze jakieś inne zioła, jak zabraknie miejsca. Już zabrakło miejsca. To dobra, połącz. Czy was jeszcze idzie z czymś połączyć? Nie. Okej, okay. I teraz musimy dostać się do więzienia. Żeby tam zejść, czyli na B1, muszę udać się gdzie? Cholera wie, nie pamiętam. Gdzie to się schodziło? To się przecież kiedyś schodziło w głównym holu, ale nie wiem, czy te drzwi są otwarte. Tu się schodziło. No i to jest to sekretne pomieszczenie, posterunek. Skąd ja przyszedłem? Gdzieś z dworu to było, do cholery jasnej. Muszę iść tu. Pomieszczenie z generatorami, strzelnica, parking podziemny. Bo na wyjście ewakuacyjne muszę się... No nie, bo ona nie prowadzi nas. Ona prowadzi tylko na poziom pierwszy. Dobra, chuj, jakoś sobie poradzimy. Czekajcie, musimy iść, teraz ja się ustawię ładnie z mapą, zgodnie. Pójdziemy sobie przede wszystkim na zewnątrz. Gdzieś w kierunku kotłowni przejdziemy? Ktoś wie?
Ktoś pamięta? Jezu, bo szukać teraz tego. Tu są też jakieś schody, ale czy to będą nasze schody? Nie. Ja muszę jakby wejść, zejść gdzieś tu. No dobra, czyli tak muszę, dobra. Wrócić tą samą trasą i chyba tymi schodami. Nie wrócę tą samą trasą. Dobra, te schody na pewno nie prowadzą na sam dół. Za to te na zewnątrz już by prowadziły. Tylko, że tu nie ma wyjścia, no tu jest wyjście na zewnątrz. Dobra, czekajcie. Nie tu! Nie, ja się wracam do kotłowni, kurde. Tu mogę sobie ewentualnie zapisać stan gry, ale... O Boże, dobra, czekajcie. ZC, podziemny zakład. Ja nie chcę do podziemnego zakładu, ja chcę do... Uzyskaj kartę magnetyczną do garażu. No ja już tu chyba wszędzie byłem, co nie? Wieża zegarowa, to mamy załatwione. Tu są jakieś schody. A to, nie, to są, to jest drabina. 4F. To nie. To jest dokładnie gdzieś pode mną. Ja wiem, że mam iść na dół, tylko myślałem, że tutaj są schody na zewnątrz. A teraz to ja jestem kompletnie pogubiony, jestem głęboko w dupie i w lesie i wszędzie jestem. Uj, tam stan gry mamy zapisany, także... Cześć. Na pewno tędy szedłem, to widać. Chyba dobrze, chyba znalazłem. Dobra, stop. Moment. Zapisywanko, niezłe wdzianko. To będzie tu. Na przyszłość sobie zapamiętam, gdzie my to mamy. Koło pomieszczenia socjalnego.